Elżbiecie Zawadzkiej, urodzonej 19 marca 1909 roku w Toruniu. Sąd Rzeczpospolitej Ludowej zarzuca działanie na niekorzyść kraju. Mój wyrok zapadł 15 września 1951 roku. Przyjaciele, wołaj na mnie Zo. Wiem, że szkodziłam tylko tym, którzy teraz krzywdzą nas. Uczyłam w niemieckiej szkole średniej. Podobno byłam surową nauczycielką. I nagle wybuchła wojna. Wstąpiłam do Armii Krajowej. Z nazwy byłam kurierką, ale nie przewoziłam tylko listów. Miałam sporo kolegów. W końcu byłam jedyną kobietą wśród cichociemnych. Skazuje Elżbietę Zawadzką na 10 lat pozbawienia wolności. A teraz jestem tutaj i mogę powiedzieć, że jestem wolna i dumna. Wolna we własnym kraju i dumna z tego, że jestem Polką.